deep down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down. Z tej strony RBS, ze mną jest Nick Valentine. Myśleliście, że jakiś gracz, a tutaj niespodzianka. No i tak, jesteśmy w krypcie 88. Zaczynam oczyszczenie. Idziemy powolutku. Dalej, dalej. Jest. Jest pogoda chujowa. No i tak, krypka 88 miała być idealnym mieszkaniem dla każdego. Miało być testowanie różnych sprzętów tam dla innych kryp. Kurde, 24 kule, a jeszcze jest jeden spalony. Tak, ja pamiętam. A, Jezu. Czekajka. Wyłącz blokadę bezpieczeństwa. Good. Dobrze, teraz blokada jest wsunięta i teraz możemy wchodzić w terytoria, gdzie nie musimy. Na przykład do... gdzie jest mina plazmowa? Very good. Vault-Tec workshops require their control board to function. Przyjmę Vault-Tec workshop. During emergencies, the procedure is to store it in the reactor room. Look in there and you should find it. Ej, Lamusie, chodź tu. No chodź. Chodź, Lamusie. Przeżył jeszcze. O kurwa, to był zwykły granat. O kurwa. Widzicie, on jest spalonym. I to jest najgorsze, bo spalone jest to bardziej wytrzymalsze i w ogóle. We're sucking down a lot of rad sticking around. Tężny karabin bojowy. Więcej obrażeń. Dobra. No, w tej krypcie będzie przydatny ten karabin bojowy. Nieautomatyczna szkoda. Dobra, naprawiamy ten workshop. Vault-Tec workshop. Dostaliśmy kombinezony krypty 88. Nie można jej sprzedać, bo nie są warte nic. Więc mamy tutaj sporo jedzenia. Już jest pierwsza osoba, która mieszka w tej krypcie. Tak. Tak działa ta krypta. A to pierwsza osoba to jest nadzorczyni tej krypty. Pamiętam, jak się nazywa, ale zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie jakieś kurwa byle co. Tak, na V, żeby mieć. No i tak, wpiszcie komentarzach, o jakim Falloutie mamy następnym. No jak to, po Falloutie 4, co mam nagrywać? Czy mam. Nie. Jak to mieć? Tak. Jak zakończę Fallouta 4. Muszę zacząć od jakiegoś innego Fallouta, na przykład Fallout 3 lub Fallout 76. Myślę o kupieniu też Fallouta New Vegas, ale to pójdzie się pomyśli jeszcze. Jeszcze się pomyśli. No i tak. Takie chyba. O, to potrzebowałem tego.
No to już wiecie, dlaczego ta nadzorczyni nie mogła wyłączyć tej blokady. Bo... Może powiedzieć... Wypadek w robocie. You aren't what I was expecting. You do have a Pip-Boy. You're from a vault. But you are clearly not with Vault-Tec. What are you doing here? Why did you help me? It was the neighborly thing to do. Such a fine sense of civic duty. Very laudable. My name is Valerie Bastow, and I was to be the overseer of this vault. But please, follow me. No i jedynie przeżyła w krypcie 88 przez 200 lat w podziemiach. I was given a tour of what was to be my pride and joy. No i tak pana zaczyni próbowała, no jak to, przywrócić siłę tej krypty. Perhaps. The radiation. Somehow, I was spared. The construction crew didn't fare as well as me. They've never done anything hostile towards me, though. It's probably best if you put them out of their misery. Tutaj, w konstrukcji w site A. I tutaj zaczęli. What you have to do. O, tak, trzeba zrobić. Co tam trzeba zrobić? Zabij zdziczałe gule. No. Trochę medykamentów, bo. No, nic! Ty debilu! Oho, o nie. Oho, przesrane, bo... Trzeba tego skończyć najbardziej, bo... Bo ten... O kurwa! Teraz wiecie, jak to było w tej krypcie. Sama jedyna była w tej krypcie z tymi strzałami. O, Lodbor! O kurwa. Pytanie, czy myślicie, dlaczego te zdziczałe góle nie atakowały ją, nie? Bo ona jest sama gólem i nie wiem jak. Promieniowanie tak działa na nie, że jak widzi gula, to gul nie atakuje gula. Ajaj. Zjebałeś mój cały pancerz. Kurde, zajebane. Poszły mi to! Część granic. Ojo! O-o! O kurwa. No chodź, lamuś. Jezu. Prawie cały magazynek to jedno trafienie. Mówię. Trzeba walić po nogach, bo jak zniszczycie nogi, to zdziczały już nie będzie mógł chodzić. Wiem o tym, że może też po głowie i później podwójne ataki, ale... Nie,
Puszczaj diabły jeden. Czy ty... Nie, już myślałem, że... Pani trzeba uważać. Jak zaczyna wybuchać radiacją, to trzeba je... Jak to? O tak. Jezu. Miałeś coś innego, chociaż miałeś jakieś pociski, ale to słabo. Oj, słabo. Zmarnowałeś się. Już myślałem, że jeszcze to kurwa żyje. Jest mi pogoda straszna. Dobra, widzicie. Te zwyczaje w ogóle są straszne. Ona mogła przeżyć z dni, bo jest gulem. With that control board, I could have changed everything. But there was simply too much rubble for the equipment to handle. What a momentous day. No. Here, among these papers, is my life's work. I'd like to share it with you. Dr. Braun tasked me with something vital. A series of prototypes and their related... well, experiments that could redefine society. But, as you can see, things did not go according to plan. Sounds like you've had a pretty tough time. I've had many dark... Mówiłem this vault was meant to be spacious, sprzętu, despite how things have played jak, out. Ten taki I rower, see opportunity. Let us work together as partners. Let's do this then. Good. Excellent. Mm-hmm. We cannot begin to run the... I entrust... Mm-hmm. Jak widzicie, zbuduj biuro, biurka nadzorczyni. Tak. Czekajcie. To trochę odsunę tego rąbanego gruzu, bo... Biurko. Oj, wiecie co to jest? Rdzeń super reaktora Voltek. To jest pewnie też jedna szybki powód radiacji w tym miejscu. O kurwa. Zapomniałem, że tutaj jest kilka małych zwierzaczków do zabawy. O kurwa. Przestrzałem. Tak, idziemy dalej. Głęb tej krypty. Głębiny tej krypty. Idziemy zwiedzać dalej. Ja, RB, będziemy tutaj podchodzić głębiej do tej krypty, aż dojdziemy do celowego miejsca. No, tutaj będzie problem z tymi zdziczałymi, z skorpionami, z szpunami śmierci w tej krypcie. Jeszcze zapomniałem o małym przyjacielu o nazwie robot strażniczy jakiegoś stopnia. Który może mieć jakieś dodatkowe zabaweczki przy sobie. O kurwa, co to będzie za wojna? Po drugie, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Raz. Weź tam nawalaj, żeby się zainteresował tobą, bo
jedną rzecz naprawiłem tutaj, ale potrzeba tutaj małe zabaweczki wstawić. Na przykład... No właśnie, no właśnie. No, jak to wszystko rozwaliły? Lamusy. Pewną panienkę do przywitania się. No tak. O kurwa. Nick, masz olej zapasowy? Na pewno, bo jesteś sypkiem i masz pewnie w głowie jakiś zapasowy olej. Ja robię sobie. No bez jań. Nic nie dawałem ci z olejem. Co z ciebie taki Nick? A, ta wieżka jest naprawiona. Czyli nic nie mamy. Dobra. Może się znowu. No właśnie, mi o to chodziło, że... Panienka przyszła. Jeszcze jedna wieżka tutaj, lalala. Jakbym znalazł jeszcze więcej oleju, to bym zrobił więcej wieżyczek, bo tutaj jest sporo takich mocnych potworów, na przykład ten... Gdzie tu mamy potwór? Przed wywaleniem jaj. To są jaja. Ale gówno miałaś. Jesteśmy przy field... Jak to się nazywa? To się nazywa... Pompa wodna Voltec. I za 20... Jak mamy 20 tych prądów reaktora, to możemy mieć tyle wody, ile tego pragnie. Po to powstało to. No ale jesteśmy dalej. Ja jestem tutaj, żeby... Tak. Co tutaj było? Kreto szczury, jak pamiętam. Kreto szczury! Jeszcze mam... O kurde. Idź dalej. Wiedziałem. Na łeb. Mamy jakiś koktajl na nie? Fucking life. Thank you.
nie jest. Tylko lata i zaczyna. O, tam on jest coś pięknego. Nik, po co marnować mi granaty? Mamu się. Kurry. Jezu, przyszły te gówniane muchy i zaczynają odstarać się na byle gdzie. Na suficie starają. I nie wiem, to będą potrzebne do badań. Dla rycerzy. Dobra, idziemy dalej. Czekaj, tam. Gdzie już jestem? Ja już jestem w takich terytoriach Uranu. Dobra, nikt tam się zajmie z nimi, bo jak ja pamiętam, to no te... Dychaj. Zajęło się? Dobrze. Teraz zobaczymy, jakie osiągnięcia są. Kusi o tajemniczego nieznajomego. A nie no, będę zbierał coś innego, na przykład na... Może na jakąś budowę, może na medykamenty. Rewolwerowiec. Wiesz już, gdzie szukać ukrytych bogactw pustkowi. Więc znajdujesz więcej kapsy w pojemnikach. To bardzo jak to było teraz? Że istnieje szansa na zyskanie amunicji po wystrzeleniu ostatniego pocisku z magazynu. No. Jeszcze trafiliśmy na złoże uranu. O, kurwa, zapomniałem. Amunicję, którą wywaliłem na kogoś. Z ostatniego kabula. Magazynka. Ale kurde, 4 pociski mam tylko, Jezu. Nie, to jest spierdolone. To jest do tego chyba, jak ja mam rozumieć. O,
gdzie ja jestem. Kurwa. Niech, muszę znaleźć olej. O, kurwa, muszę znaleźć olej. Olej, 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 olej. Szukaj oleju, oleju, szukaj, szukaj oleju. Czaponiczko, Jezu, jest. Chociaż coś. Wierosy? Oj, doj, punkt. No, to też ma olej, jak ja wiem. O, dzięki Bogu. Pamiętacie, co mówiłem o szponie śmierci? Chyba jestem w tym terytorium, gdzie jest szpon. Gdzieś tak wstawić, żeby miał czas na odpalenie i na wystrzał. Dobra, jestem w tym miejscu, gdzie jest szpon. Dobrze powiedziałem. Nie, teraz to się ono. Ale też gówno. Też najgorsze gówno. To jest. Pancerze. Fajnie. No, się zbliżają. Fajne te wieżyczki. Ścianę, bo to nie jest. O! Jest dziura. O, się przylądę. Na koniec dostaje się w kule w łeb. Ale pamiętam, że w którymś miejscu jest szpon śmierci. No. Tam gdzie? Najlepiej wyglądało na tym pomieszczeniu, ale nie. Jestem, mówiłem, zaczyściłem część krypty. No jestem w części krypty, gdzie... Teraz gdzie jestem? Gdzie chyba jestem? A nie, tam jest ten szpon. Dobra, już pamiętam, gdzie to było. Szpon śmierci będzie w tunelu gdzieś o tam. Teraz przypomniałem sobie, gdzie to jest. Przez radę będę miał. Co tam będzie w tym tunelu? No oczywiście, że zdziczali. A co ma być? Something else. Your Pip-Boy doesn't sound pleased. Let's say we get out of here. There, Robin na YOLO. YOLO! YOLO! Fuck, 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 fuck. Walcz tam sam, Nick. Nie, żartuję, tylko po prostu idę wstawić ten moduł, w którym wstawię te wieżyczki tutaj, co nie? Będzie obrona. O! Ale nie no, wezmę te dwie wieżyczki i po prostu tam pójdę.
będzie tru z karabinku. No, jest to następny olej. Więcej paliwa. Jak chcecie zdobyć jakieś fajne rzeczy, na przykład pantery wspomagane, to trzeba wiedzieć, gdzie są, nie? Ja wiem, bo gdzie są, bo ja już dawno grałem w tą grę. Zacząłem gdzieś tak w 2017. No gdzieś tak w 2017 zacząłem grać w Fallouta 4. Jak mnie wkręciła ta gra, że nie mogłem się od niej odczepić. Jak zacząłem, to nie skończyłem aż tak łatwo. O! Przygotować te dwie wieżyczki. I taka główna wieżyczka. Mówiłem. Mówiłem. O szponie. Ja, ale bym chciał taki trochę. O! Coś fajnego zdobyłem. Ty fajny pancerz dostałem chyba. Poka mi ten. Nie ten. A gdzie to było? Sprinter? To nie ten kurwa. No gdzie ten? Łowiecki. Kurwa, nie ten. O kurwa, gdzie to było? Ostrek, no. Ostro. Nie wiem, ostry bojowy ochraniacz na prawą nogę. No. 1+ do charyzmy i inteligencji. Fajnie. I browarkę na gim. No i tak. Miało być to. No i jest. Zdobyliśmy kryptę. No i zdobyliśmy. Zobaczymy później o nagrywaniu. To miał być taki krótki filmik, co nie? I jest, chyba. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Dobra, jeszcze na chwilę. Lamus. Ja Lamus. Wieżyczki. Przygotować się. Na mój znak. Ognia! Wieżyczki tutaj w krypcie są zbyt opni. No i tak. Nie zdobyłem całej jeszcze krypty, bo jeszcze trochę zostało, żeby zdobyć. Na przykład jeszcze tam aptekę. No, aptekę jeszcze nie zdobyłem. Tam jest do zdobycia apteka, gdzie jest kadziczałej guli i straszna rzecz. Nie, dla mnie jest to creepy. Nie wiem jak dla was. Jak chcecie zobaczyć, to wpiszcie w komentarzach. Ale tak. Ja tutaj byłem RBS. Ja tutaj zdobyłem tą kryptę. Ja zaraz ubiję tą kierowniczkę. Zaraz, że tutaj nie są takim fajnym nadzorczyni. Excuse me. This. Please. I beg your indulgence. I've waited so long. But we must not dally. The work, the vault was
After all, let's find ourselves a guinea pig. The Vault Tech Handbook urges over. Turn on the Vault's radio beacon. While we wait for word to spread, perhaps you might use this time to explore Vault 88. If you can clear some of the rubble, you may be able to access some of any material. No dobra. Rozmawiałem z nadzorczynią. No i cześć, i o badania. Czekajcie, jakie mam zadanie? Obywatelski wzór. Uruchom nadajnik krypty 88. To jest dziwne, że nadajnik jest. Główny nadajnik jest w tym miejscu, gdzie był ten. Jak to? No to dopiero już ciało zniknęło, jak to będzie dane. No, zniknęło. Nadajnik główny jest tam. Tego. Jak to? Dowódca tej ochrony był jedynie w tym miejscu. A ta nadzorczyni była pod ziemią. Bez niczego, bez żadnego sprzętu. Attention, people of the Commonwealth. Vault 88 is now accepting applications. Dla mnie to dziwne, bo. Nie, to działa tak, że krypta tak mogła działać. O kur. Alkohol, uzależnienie. Nie. Nic dziwnego. Vault 88 is conveniently located in downtown Louisville. Barstow. O, ja, amunicji pięknie. Attention, people of the Commonwealth. To są takie Vault 88 is now accepting applications for the first time in 200 years. A jak ja tutaj znikiem, żegnamy jeszcze z nadzorczynią. Better living underground. Ja tutaj zakończę. Vault 88 tu moje świecące oczy. Located near downtown. Trzymajcie się. Hej. Okay.